just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden. Hey, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tanich chińskich słuchawkach. Jakiś czas temu na wszystkich tych chińskich sklepach były masywne przeceny. I ostatnio tak scrollując sobie Gearbesta, wpadły mi w oczy te słuchawki. Powiem wam, nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie to, że są to słuchawki na Bluetootha, które kosztują, uwaga, 70 zł. Powiem wam, że moją uwagę szczególnie przykuła ta cena, bo po prostu zacząłem się zastanawiać, kiedy te słuchawki bezprzewodowe zaczęły tak znacząco tanieć, a zwłaszcza te, które są małych rozmiarów, takie wiecie, małe pchełki. Słuchawki bezprzewodowe za 70 zł, to się nie może udać, tak? Patrzę sobie dalej i co widzę? Certyfikat IP65 wodoodporności. Myślę sobie, niby trzymają 14 do 16 godzin na baterii. Myślę sobie, I tak patrzę na te wszystkie rzeczy, wracam na tą cenę i myślę sobie, co, może jeszcze chcecie mi powiedzieć, że te słuchawki odtwarzają dźwięk, tak? Szczerze mówiąc, nic. Spodziewałem się wiele po tych słuchawkach i myślę, że teraz wy po tym wstępie również podchodzicie do nich lekceważąco. I się zdziwiłem. Bardzo się zdziwiłem. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, zdziwiłem się w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ wszystko to, co było wypisane na stronie, to zasadniczo jest prawda. Bo początkowo myślałem, że po zakupie takich słuchawek będę musiał w filmie niesamowicie zjechać i opowiem to o tym, jak nas naciągają chińskie sklepy, ale no jednak mi się nie wydaje. I co ciekawe, spodziewałem się po tym, że rzeczywiście te słuchawki będą takie tanie, że będą miały jakość dźwięku totalną padakę. I myślę, że zaczniemy sobie właśnie od tego. Osobiście mniej więcej od 3 lat używam słuchawek, też takich bardzo malutkich pchełek, od firmy Bose. Były to słuchawki za 380 zł. I myślę, że oczywiście nie należy oczekiwać, że takie małe słuchaweczki, tym bardziej, że kosztują one 70 zł, będą w ogóle miały jakikolwiek start do tamtych słuchawek. I początkowo spodziewałem się, że po ubraniu tego typu słuchawek po prostu nie będę w stanie słuchać w ogóle muzyki. Nie jest aż tak źle. To znaczy, gdyby te słuchawki były po kablu i kosztowały 70 zł, totalnie bym się tego spodziewał. Osobiście nie przepadam za słuchawkami, które mocno kładą nacisk na bas. Te są raczej takie bardziej basowe, przez co te takie wysokie tony można powiedzieć, że są zagłuszone. Jednak po troszeczkę zabawie z korektorem da się te słuchawki ustawić, tak przynajmniej do moich preferencji. Kiedy jestem w domu, w cichym otoczeniu i słucham sobie muzyki na słuchawkach, to rzeczywiście jestem w stanie wyczuć tą różnicę. Jednakże zdaję sobie sprawę, że osoby, które kupują takie bezprzewodowe słuchawki, będą ich używać głównie na dworze, właśnie z telefonem, czy to będąc w autobusie, czy idąc gdzieś sobie do pracy, czy szkoły. I powiem wam, do takich zastosowań sprawdzają się one naprawdę nieźle, ponieważ mają bardzo wysoką głośność, przy tym nie aż tak się przesterowują, dopiero przy tych naprawdę najwyższych stopniach, to już po prostu nie da się tego słuchać, ale to też ze względu na głośność. Generalnie są naprawdę spoko i biorąc pod uwagę to, że z naszych telefonów znikają złącza 3,5 mm, myślę, jest to naprawdę spoko opcja mieć takie bezprzewodowe słuchaweczki. Co do żywotności baterii, właśnie to zawsze nie podobało mi się w słuchawkach bezprzewodowych, że po prostu one trzymają krótko. Ja osobiście nie lubię za często tykać ładowarki, no i myślę, że spokojnie przy moim użytkowaniu jestem w stanie wycisnąć z tych słuchawek nawet troszeczkę więcej ponad tydzień, od godziny do półtorej godziny. Czyli ten czas, powiedzmy, 15 godzin na baterii tutaj jak najbardziej się zgadza. Przy czym słuchawki ładują się nie za szybko, mimo małej baterii, ładują się około 3 godzin, co myślę można by było przyspieszyć. Co do samej wodoodporności, myślę, że te słuchawki powinny raczej być nazwane deszczoodpornymi niż wodoodpornymi, co myślę jest dość istotne. Czyli teoretycznie, jeżeli idziemy w deszczu, nic nie powinno im się stać. Ewentualnie, kiedy wpadą nam do kibla jakimś cudem, to też nic im się nie powinno stać. Co do samych słuchawek, parują się one błyskawicznie z telefonem. Informuje nas o tym
dioda, która miga na niebiesko, gdy telefon jest podłączony. Oczywiście możemy też sterować sobie z poziomu słuchawek głośnością. Mamy do dyspozycji trzy przyciski. Głośność w dół, głośność w górę, włączanie. Także gdy przytrzymamy na przykład przycisk ściszania, piosenka nam się cofnie bądź przeskoczy do poprzedniej. Tak samo trzymając przycisk zgłaśniania jesteśmy w stanie utwory przeskakiwać do przodu. Do ładowania służy złącze micro USB, które jest ukryte za gumową zaślepką. Myślę, że jest to głównie spowodowane tą właśnie wodoodpornością, że samo złącze nie jest wodoodporne, więc jest to taką zaślepką. Jest w słuchawkach wbudowany oczywiście mikrofon i możemy prowadzić za pomocą tych słuchawek połączenia głosowych, co jest jak najbardziej na plus. Są one bardzo lekkie i co myślę fajne jest to, że jak je nosimy, nie wyglądamy jak kompletny kosmita. Co w przypadku na przykład takich Apple'owych AirPodów, kiedy mamy coś białego w uchu bez kabla, wygląda to dość dziwnie. Ale z drugiej strony też pełni rolę taką, że wszyscy wiedzą, że mamy AirPody. Słuchajcie, generalnie to było z pozytywów. Jest rzecz, która mi się w tych słuchawkach nie podoba i to głównie wynika z tego, jak one są zbudowane. Mianowicie nie podoba mi się to. Znaczy, że jakby jest to dość sztywne i cały czas mam jakby problem z tymi słuchawkami, jakby jak je nosić. Bo fajnie, że jest ten magnes, no ale no, musimy je praktycznie cały czas nosić na szyi, no bo no, nie da się ich po prostu schować do kieszeni przez to, że są tak, można powiedzieć, sztywne. No ale no cóż, coś za coś. Podsumowując, jeżeli szukacie przede wszystkim słuchawek bezprzewodowych, słuchawek, które są pchełkami, a nie są takimi większymi membranami na uszy, myślę, że powinniście być z tych słuchawek zadowoleni, o ile też nie oczekujecie od nich jakiejś niesamowitej jakości dźwięku, ale myślę, że każdy z Was, kto kupuje słuchawki za 70 zł, a tym bardziej bezprzewodowe słuchawki za 70 zł, nie oczekuje super jakości audio, przynajmniej nie takiej jak słuchawki Bose za 380 zł. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i jeżeli interesują Was filmy o technologii, polecam zerknąć na mój kanał. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. BIOS.